Dominik Radziszewski z wykształcenia inżynier. Jest menadżerem w instytucji z sektora finansowego. Po pracy trenuje, spędza czas ze znajomymi, modli się o uzdrowienie i współtworzy wspólnotę uwielbieniową Syjon, w której jest wokalistą. W swojej działalności ewangelizacyjnej skupia się na drugim człowieku: Jak udaje mu się pogodzić wszystkie pasje i obowiązki. Posłuchajcie jego historii. Dominik, bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać, że dotarłeś do nas. Ja również się cieszę. Zacznę od takiego pytania, które będzie odnosiło się do Twojej przeszłości. Czy pamiętasz, co się wydarzyło takiego w Twoim życiu, że zwróciłeś się o pomoc do Boga? Wydarzył się w pewnym momencie, to znaczy wydarzył się, narastał od bardzo długiego czasu kryzys. I to taki kryzys, którego nie byłem w stanie. Zażegnać żadnym, nie wiem, żadną zmianą żywienia, pójściem na siłownię, tym, że przestałem palić, czy cokolwiek innego, jakby żadna taka decyzja, która się wiązała z poczuciem sprawczości w moim życiu, mi nie pomagała. Nie czułem zupełnie sensu tego, co tu robię, po co tu jestem, tego, czy w ogóle życie ma sens, bo gdzieś tam wszystkie logiczne argumenty prowadziły mnie w tym kierunku, że no właściwie urodziłem się, umrę i to wszystko. I to był taki punkt wyjściowy, który, który właściwie doprowadził mnie do tego, że zawołałem w pewnym momencie, zawołałem w pewnym momencie, jak już wszystkie moje pomysły um, się wypaliły do Boga. Takie, takie ziemskie pomysły, takie ludzkie. Tak, dokładnie, dokładnie. I co się wtedy wydarzyło? Chodziłem do kościoła, byłem takim powiedzmy, niedzielnym katolikiem. Pochodzę też z, z katolickiej rodziny, więc gdzieś tam formułki znam na pamięć. Zauważyłem, że modlitwa e, odpędza ode mnie myśli depresyjne. To było dla mnie niewytłumaczalne, ale w pewien sposób zaczynałem się modlić i te myśli odchodziły. Przechodziłem sobie takie etapy, trochę się modliłem, później było dobrze, więc przestawałem się modlić, znowu się robiło źle i tak sobie przepływałem w kolejne kryzysy, co powiedzmy tam 3, 4, 5 miesięcy, aż doszedłem do takiego momentu, w którym nic już, jakby nic mi nie pomagało. I to był moment, kiedy trafiłem właśnie na konferencję Wytrwaj do końca. To nagrał Marcin Zieliński i ta konferencja otworzyła mi oczy, Bóg, którego miałem, którego miałem poczucie, jaki jest, bo jak gdzieś tam przez całe swoje dzieciństwo miałem taką, powiedzmy, więź z Bogiem, ja wiedziałem, że On istnieje. Nie do końca wiedziałem, kim On jest, jaki On jest, ale byłem święcie przekonany, że istnieje i że jest dobry i że chce mojego szczęścia. Ale gdzieś tam przez wszystkie jakieś takie formułki w kościele, przez, przez to, że właśnie no, jest sprawiedliwy, znaczy, no jest miłością, ale jest też sprawiedliwy, w związku z czym nie ma co liczyć na to, że, no nie wiem, ta jego miłość zakryje wszystko to, co robię, no bo wiadomo, jak jest sprawiedliwy, to trzeba się znowu zacząć skupiać na tym, żeby nie popełniać grzechów, a to nie popełnianie grzechów jest trudne. Bo no jesteśmy i tak się, ludźmi jednak Tak, ciągle. tak, dokładnie. I tak się powolutku, powolutku osuwałem w taką, w taką po prostu niewiarę, stagnację. Pamiętam, że też spotkałem pewnego księdza. Który, którego się zapytałem, nie wiem, miałem chyba 10 czy 12 lat, jak to jest, bo był wielki nakaz misyjny czytany w kościele. To, że będzie, żeby Jezus mówi do uczniów, żeby szli, um, nauczali inne narody, kładli ręce, uzdrawiali ludzi, no i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie ewangelizowali. I zapytałem się księdza o to, jak to właściwie jest, że Jezus to powiedział. A w kościele tego nie widzę, no bo jakby była komunia, już parę lat minęło od tej komunii i nic takiego się nie dzieje. Jakby nikt o tym nie mówi, to jest po prostu takie czytane, martwe prawo trochę. Ksiądz powiedział: Słuchaj, no jakby weź to tak przez pryzmat czasu, tego nie ma co brać tak dosłownie do siebie. No ja, żyłem w takim przekonaniu, wtedy, wtedy to mnie bardzo bolało. Ale czy że... czujesz się zniechęcony w takim razie, żeby nie zgłębiać tej wiary wtedy? Ja poczułem, że to jest ściema, że nie ma w tym prawdy, jeżeli wiesz, czyta się coś my wierzymy w Jezusa i on coś mówi ale nawet jego kapłani w sensie jego kapłan mówi mi słuchaj jakby no weź to na tą poprawkę i mimo że Jezus wcześniej na innych kartach ewangelii idzie kładzie ręce uzdrawia te rzeczy się dzieją no to znaczy że albo te rzeczy się nie działy albo z nami jest coś nie tak tylko że ten ksiądz był wtedy dla mnie takim autorytetem autorytetem i po prostu odsunąłem się wtedy od Boga. I kiedy dostałem właśnie tę konferencję, kiedy ją przesłuchałem, to, to było dla mnie coś niesamowitego z tego względu, że moje myśli, które były spowite takim mrokiem, ja naprawdę miałem już takie momenty, że potrafiłem, no, wychodziłem do pracy tylko po to, żeby być pewnym, że, że, że przez 8 godzin będą na mnie patrzeć ludzie. Naprawdę bałem się o to, że, że, że w którymś momencie zrobię sobie coś złego. Jakby to poczucie braku sensu bardzo mocno świdrowało moje serce. I na to wszystko, na ten brak poczucia sensu, przyszła właśnie, przyszła właśnie ta konferencja i słowo o tym świadectwo właściwie człowieka, który idzie za Bogiem, w którego życiu Bóg działa, w którego życiu Bóg robi dokładnie to, co mówił w Ewangelii. Dla mnie to było takie oczywiste, że wow, czyli to marzenie, które kiedyś gdzieś tam zakopałem, właściwie ta taka nadzieja, która, którą przykryła już dość gruba warstwa kurzu, no, to jest do odkopania, tak? To, to jest żywe, tylko że po prostu ja nie miałem wcześniej kontaktu z nikim, kto by mi o tym, kto by mi o tym powiedział. I to był, to był punkt zwrotny w moim życiu. No i co się potem wydarzyło? Jak ta przemiana, jak to działanie, w takim razie to odkrycie wpłynęło na, na Twoje dalsze życie? Potem miałem taki miesiąc miodowy z Panem Bogiem. Um, przez w ogóle chwilę po tej konferencji byłem. Tak szczęśliwy, że od razu zacząłem szukać więcej na ten temat, trafiłem na inną konferencję Marcina właśnie o przebaczaniu, o tym jak przebaczenie jest ważne w życiu każdego człowieka, żeby nie nieść takiego bagażu po prostu nieprzebaczenia ze sobą, więc wypisałem sobie listę ludzi, którym Którzy mi coś zawinili w, w moim życiu i zacząłem przebaczać na głos, modlić się, no nie w imię Jezusa Chrystusa, przechodzić przez taką modlitwę. To, to jest był... bardzo trudne, bo y, chyba wielu ludzi ma duży problem z wybaczeniem i sobie, i komuś, komu właśnie w życiu, kto w życiu im gdzieś tam przeszkodził, coś zrobił im złego. Tak, to jest mega trudne i zdałem sobie z tego sprawę dopiero, jak wylistowałem tych ludzi bo wcześniej żyłem w takim poczuciu, nie no, trochę mi tam zaleźli za skórę, ale, ale no nic do nich nie mam. Ale jak już sobie ich wylistowałem, miałem takie Dominik, a teraz powiedz, że wybaczasz. I było takie powiem, że wybaczam, ale ja czuję w sercu, że jestem, że mam zgrzyt, że w sercu nie doszło do wybaczenia, no nie więc jakby modliłem się też za tych ludzi i było tak, że niektórych po prostu odsuwałem na koniec kolejki, mówię, nie, jakby na was jest jeszcze za wcześnie i dopiero sobie zacząłem zdawać sprawę, jak wiele było takiego bólu, który wynikał właśnie też z relacji, z tego, że ja chowałem jakieś urazy, chowałem jakieś urazy innym. To było, to było dla mnie niesamowite i właściwie po tym pierwszym tygodniu, który jak dla mnie, tak odczuciowo, trwał pół roku. Ja już po tym tygodniu nie pamiętałem, co było wcześniej. To był w ogóle dla mnie hit, naprawdę. Czyli to takie było... odcięcie całkowite. Tak, to, to było całkowite odcięcie. I ja zacząłem zdawać sobie sprawę, że mi się lżej chodzi, że mi się lżej oddycha, że jakby dużo rzeczy, właśnie tych takich myśli, które oskarżały mnie gdzieś tam z przeszłości, jakichś takich też zranień, które otrzymałem, że te, że te rzeczy się zaczęły wyłączać, one się zaczęły wyciszać, że ja już nie potrzebowałem w żaden taki ludzki sposób od nich odchodzić, nie, ten ból mnie nie trawił, tylko. Tylko właśnie one po prostu przestały do mnie przychodzić. To było niesamowite. Ale to był dopiero pierwszy tydzień. Moją modlitwą też było, że jeżeli ten chłopak, Panie Boże, mówi prawdę, jeżeli Ty naprawdę jesteś taki, jak on mówi, a według tego, co mówi, to Ty jesteś. Słyszę, że tam na tej konferencji ktoś mu brawo bił, więc pewnie nie, ja jeden tego słucham. Jeżeli to jest prawda, to ja chcę to samo. Ja chcę też o Tobie mówić. Jeżeli Ty taki jesteś, ja chcę o Tobie mówić, ja chcę o Tobie świadczyć, ja chcę po prostu widzieć też, jak takie rzeczy dzieją się w moim życiu. Jak sam się modlę o uzdrowienie, chcę widzieć, jak Ty ludzi dotykasz, jak Ty ludzi uzdrawiasz. Chcę widzieć Twój Kościół, który zna prawdę o Tobie, a nie żyje właśnie jakimiś takimi formułkami, regułkami. Aż trafiłem cztery miesiące później na, na takie konferencje z posługi charyzmatycznej. To było w Warszawie, na Devitis. To były rekolekcje uwielbieniowe i przez te cztery dni na zmianę właśnie modliliśmy się, uwielbialiśmy, słuchaliśmy konferencji. Trzeciego dnia miałem takie spotkanie z Bogiem. To znaczy, wróciłem do domu i tak stwierdziłem, Panie Boże, jesteś tak kochany, jak byłem tak nakarmiony po tych rekolekcjach, że po tym całym dniu modlitwy, że wróciłem do domu i po prostu uklękłem jeszcze, mówię, Panie Boże, dzięki Ci za ten dzień, za to wszystko, co jakby zrobiłeś w moim życiu. I przyszła Boża Obecność, ale przyszła Boża Obecność z taką mocą. I ja doszedłem do momentu, kiedy zostałem tak zalany przez miłość, że po prostu moje systemy zaczęły się powoli wyłączać, jakby zmysły się zaczęły zlewać w jedną całość. Ja już nie wiedziałem, czy ja słyszę, czy ja czuję zmysłami, smakiem, czy ja widzę, no nie. To po prostu stał się jeden zmysł, jakby moje ciało było całe receptorem, przez który odbierałem miłość Boga. I ja nie byłem już pewien, czy ja w ogóle jeszcze istnieję, no nie. To było tak. Mocne przeżycie. Chciałabym wrócić do tej kwestii uwielbienia, o którym wspomniałeś. Jest to dla Ciebie, wiem, bardzo ważna część modlitwy. A czym ona się tak wyróżnia dla Ciebie? Myślę, że już teraz po jakimś czasie, dlatego, że jest po prostu biblijna. I jakby w, w Biblii jest dużo miejsc, w których, w których przez uwielbienie działy się, działy się różne ciekawe rzeczy, które nie powinny się w ogóle wydarzyć. Między innymi, chociażby Dawid był człowiekiem uwielbienia, tak? Pisał psalmy. Jakby modlił się do Boga, zorganizował syjon, na którym cały czas przez 24 godziny na dobę oddawano chwałę Bogu. Ja się w tym po prostu spełniam. Ja w tym odnajduję teraz pokój. W ogóle moje uwielbienie, to jest ciekawe, zaczęło się od różańca. Pamiętam, że jak jeszcze nie bardzo wiedziałem, jak się modlić, jak już poznałem, powiedzmy, Boga, byłem już tym takim nowonarodzonym człowiekiem, e, dalej się modliłem różańcem. I pamiętam, że to były takie modlitwy, w których trzymałem ten różaniec już w pewnym momencie po prostu krzyczałem ten różaniec i starałem się, no nie wiem, wyobrażałem sobie, że, że ten różaniec, że ta modlitwa po prostu bije do samego nieba, że się przedzieram przez chmury z tym różańcem. To było coś takiego, że ja czułem w pewnym momencie, że ja już nic nie muszę mówić, no nie? że jakby wchodzę, wchodzę w takie miejsce, że ja nic nie muszę mówić, bo ja już jestem po prostu z Bogiem, że już się trzymamy za rękę. No a inną rzeczą jest to, że posługuję też we wspólnocie jako, jako wokalista. Właśnie jestem też jednym z liderów uwielbienia, także, to także jest połączy. to po prostu miejsce, jest to miejsce mojej służby. Ta wiara też sprawiła, że przekroczyłeś tę swoją strefę komfortu, bo rozmawialiśmy przed naszym nagraniem o, o Twoich jakichś, no, nazwę to kompleksach, czymś, z czym nie czułeś się do końca pewnie. No a teraz po prostu, właśnie ta Twoja, może według Ciebie, wcześniej słaba strona, stała się Twoją siłą. Tak, to jest w ogóle hit. Jakby, ja nie wiem do końca sam, jak mam o tym mówić ponieważ y, jak, y, jak się nawróciłem i modliłem się o to, Panie Boże, ja też tak chcę, ja też chcę o Tobie mówić, ale druga moja modlitwa, druga strona tej monety, no nie wyglądała tak, że, Dobra, Panie Boże, ja chcę o Tobie mówić, ale ja się wstydzę swojego głosu, ja się wstydzę tego, co mam do powiedzenia i ja właściwie to nie lubię swojego głosu i ja chcę o Tobie mówić, ale jest to druga strona medalu, więc jakby. Weź się tym jakoś zajmi, zrób z tym coś, no nie? No, a Bóg ma poczucie humoru, to wiem. Tak, Bóg ma poczucie humoru, ale dla mnie, ja na tamten moment wiedziałem, że on z tym może coś zrobić, ale nie miałem zielonego pojęcia, jak? I moja nadzieja na to, że on z tym coś zrobi, była na poziomie takich 10%. Ja miałem wrażenie, że ja się będę modlił, 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 modlił i nic się nie stanie. Ale się stało. Teraz na przykład bardzo lubię mój głos. Teraz w ogóle uważam, że, że, że fajnie brzmi i, i no między innymi właśnie śpiewam, tak? To też jest wychodzenie ze strefy komfortu. Czuję się, że, że w pewnym momencie mojego życia byłem oszukany, że jakby to, kim jestem, zostało zakłamane do tego stopnia, że czułem się zupełnie bezwartościowy, no nie? I jakby dopiero moja relacja z Bogiem. Dopiero wejście w jego obecność. Pozwoliła ci przejrzeć, jakby usłyszeć tak, siebie na tak, nowo. Tak, dokładnie. Pozwoliło mi usłyszeć siebie na nowo, spojrzeć na nowo na to, kim jestem, na jakieś moje cechy tak i zacząć się po prostu wykorzystywać. To jest dla mnie niesamowite, że. Na jakby, chwałę pana. Też. Na chwałę pana, ale, ale tak, że, że byłem po prostu oszukiwany. Żyłem w jakimś takim złudnym poczuciu, że, że nie jestem czegoś godzien, a. A Bóg przyszedł i powiedział: No, nie, Dominik, na scenę. Jakby to jest to miejsce i masz się w tym szkolić. Jedną z tych ważnych części działalności twojej wspólnoty są uzdrowienia. Też y, brałeś w nich udział, powiedz, jak to wygląda. Jednym z najlepszych sposobów, żeby zaświadczyć o tym, jaką siłę ma Ewangelia i kto jest prawdziwym Bogiem, że w ogóle Bóg istnieje dla niektórych, jest to, że dzieją się rzeczy, które nie mają się prawa zadziać. Tak? Jakby nic tak o Bogu nie mówi. Jak to, co robi, a robi przez nas. Osobie, która jest chora, nic tak nie zaświadczy, że Bóg, um, że to jest prawda, jak to, że Bóg coś właśnie dla niej, coś dla niej zrobi. Dlatego um, uzdrowienia są u nas we wspólnocie, jak i w moim prywatnym życiu bardzo ważne, ponieważ to jest namacalny dowód tego, jak wielka jest miłość Boża, że. To, że Jezus poszedł na krzyż, to nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy byli zbawieni i gdzieś tam kiedyś mieli życie wieczne, ale Jezus też na krzyżu zawalczył, wywalczył nam uzdrowienie i to, żebyśmy po prostu nie tkwili w chorobach. Masz jakieś takie swoje najważniejsze przeżycia? Może jakieś osobiste albo takie, które najbardziej zapadły Ci w pamięć? Modliłem się za taką kobietę, która miała problem z kręgosłupem. I jak to określiła ten problem z kręgosłupem, to było 10 na 10. Ona się nie dała rady za bardzo zgiąć, no nie, za, nie, nie dała rady też za bardzo usiąść. Zapytałem się na początku, czy ma coś komuś za złe. Jakby, czy jest w niej jakieś nieprzebaczenie, czy jest w niej jakiś gniew. To też właśnie w związku z tym, że... No, Bóg kazał przebaczać i często też to, że my coś trzymamy w naszych sercach i nie chcemy tego bardzo puścić, sprawia jakiś fizyczny ból w naszym ciele. Ta kobieta, po tym jak przeprowadziłem ją przez modlitwę przebaczenia, tam chodziło o jakiegoś właśnie męża, który ją gdzieś tam kiedyś zostawił, przeprowadziłem ją przez modlitwę przebaczenia i nie trzeba się było modlić o uzdrowienie, bo plecy ją całkowicie przestały boleć. Jakby już tam tylko po prostu, nie wiem, pomodliliśmy się, pobłogosławiłem ją i, i to było wszystko. Pan Bóg zadziałał, właściwie nawet nie wiem, jakby samo to, że Pan Bóg nam zostawił takie prawo, żebyśmy przebaczali każdemu, niezależnie od tego, co nam zrobił, jak to jest ciężkie. Samo to prawo jakby zadziałało w ten sposób, że ta kobieta zrzuciła z siebie ciężar tego bólu pleców i przy mnie wyginała się do przodu, do tyłu, na boki, szukała tego bólu. Jakby prosiłem ją, żeby też, nie wiem, przeszła się, przebiegła, zrobiła coś, czego nie mogła robić, a ona mówi: No nie, nie ma, Dominik, jakby przeszło. Czy ty sam na przykład to swoje doświadczenie życia, to zgłębienie wiary, oddanie się Bogu, też rozpatrujesz w takiej kategorii uzdrowienia? Na pewno. To jest też druga strona. Druga część może uzdrowienia to uzdrowienie takie mentalne, uzdrowienie duchowe. To, że, że Pan Bóg mnie wyrwał z wielu jakichś takich rzeczy, w których tkwiłem niepotrzebnie, z wielu kłamstw na mój własny temat. Yy, powiedz mi, czy w takim razie ta cała Twoja działalność, ewangelizowanie, uczestniczenie we wspólnocie, jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Wiem, że jest jeszcze masa ludzi, którzy tkwią w chorobach, tkwią w depresji i mają niewłaściwy obraz Pana Boga, taki obraz właśnie na zasadzie złego ojca, który, który każe, który właśnie czeka tylko i podpatruje, co tutaj zmaruje. Za co ukarać. Za co ukarać, dokładnie i już czeka tylko na to, żeby po prostu mnie przyłapać, jakby stworzył ten świat tylko po to, żeby się przypatrzyć, co tutaj skrzanimy i za co by nas mógł ukarać, no nie? Także jest to głęboko w moim sercu, żeby do tych ludzi docierać, a poza tym jest też druga strona tego medalu, że Tyle już w życiu widziałem, jakby też doświadczyłem tego Pana Boga w taki sposób, że ja po prostu nie mogę o tym nie mówić. To jest silniejsze ode mnie. Dominik, ty tego nie dostałeś po to, żeby to zachować dla siebie. Ty to dawaj ludziom, bo ludzie tego potrzebują, ludzie giną. Z jakimi reakcjami się spotykasz? Z różnymi. Również z takimi bardzo mocno zniechęcającymi. Natomiast... Dzięki Bogu tutaj jeszcze w, w naszej części Europy, znaczy może w naszej części Europy to trochę dużo powiedziane, ale w naszym kraju jest sporo ludzi, którzy szukają, którzy nie to, że postawili już kreskę na wiarę, ale, ale, ale dalej gdzieś tam szukają albo jeszcze są w takim momencie, że nie zrezygnowali całkowicie. I to się też daje odczuć, kiedy się do kogoś podchodzi, a... Ktoś reaguje w taki sposób, jakby, jakby spadło się mu z nieba. Dominik, bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj porozmawiać. Jest w tobie niewiarygodna energia, takie po prostu Boże wesele, bym powiedziała. I życzę ci, żeby ten duch dalej cię prowadził i żebyś naprawdę poddawał jemu, jego głosowi, bo, bo robisz coś pięknego. Wow, duże słowa. Prawdziwe. Tak, tak, dziękuję pięknie, Paulina.